konferencji prasowej Wigry Pelikan 1-0. Witamy trenerów Grzegorz Wesołowski Pelikan i Donato Zwancewicz z Wigry. Prosimy o podsumowanie trenera gości. Ja myślę, że to był zacięty, szybki mecz, toczony w niezłym tempie. Drużyna Wigry stworzyła więcej sytuacji od nas. Chociaż po takiej sytuacji, z której nie powinno być bramki. No, mieli lepsze, nie strzelili. Natomiast my tutaj trochę żałujemy, że akurat w tej właśnie konkretnej sytuacji straciliśmy bramkę. Przede wszystkim cieszę się z tej wygranej po dwóch nieudanych naszych meczów. Moim zdaniem zagraliśmy bardzo dobry mecz, gdzie naprawdę widziałem jedną drużynę, nie tylko te chłopaki, którzy wyszli 11, ale i te, którzy wyszli później na boisko. Naprawdę dali siebie wszystko w dzisiejszym meczu, czego brakowało nam tych dwóch ostatnich meczach, i mam nadzieję, że w każdym meczu tak wyjdziemy skoncentrowani i będzie dobrze. Tyle. Czy są pytania? Nie ma, dziękujemy. Dziękuję też. Kolejny piłkarz, proszę Państwa, na obrębie boiska. Miejmy nadzieję, że i tym razem skończy się bez poważnego urazu, bez kontuzji. Wigry przez moment będą grały, drodzy Państwo, dziesiątkę. 21 rozmiany prosi. 21 rozmiany prosi. Kamil Lauryn. Aleksander Atanaskiewicz. Szanowni, że teraz to dopiero wyjaśnia.
Aleksander Radomacko-Licz. Karol Salik. Karol Salik. Jest, proszę Państwa, także zmiana w ekipie gości. Boisko opuszcza z numerem 18 Adrian Świątek. Dziękujemy za grę w dzisiejszym meczu. A na murawie jest już z numerem 11 Maciej Wyszogrodzki. Dawid Makaradze i bramkarz gości Przemysław Perzyna.
wygrany 1-0. Walca o piłkę Piotr Kerłowicz. Kamil Nowy. Przed nami doliczony czas gry. Arbiter dolicza do podstawowego czasu 3 minuty. Teraz! Mamy kolejną żółtą kartkę dla piłkarza gości, tym razem upomniany grający z numerem 14 Damian Kosiorek. Proszę Państwa, to jest koniec meczu. Dzisiaj Tigry wygrywają z Pelikanem Łowicz 1-0. Zaliczył w 85 minucie Piotr Karłowicz. Podziękujmy piłkarzom za ten mecz. Dziękujemy także piłkarzom gości. Życzymy punktów w kolejnych spotkaniach drugiej ligi. Po tym meczu biało-niebiescy mogą sobie dopisać 3 punkty. Raz jeszcze dziękujemy drużynie gości, no i raz jeszcze życzymy powodzenia w rozgrywkach drugiej ligi.